Drogi Panie Wojciechu, zakochany byłeś w dwóch kobietach, swojej żonie i Matce Bożej. I te dwa domy, katowicki i częstochowski, ciągle Cię łączyły. Mówiłeś o sobie, że jesteś Ślązakiem ze Lwowa, ale Ślązakiem. Jesteś jednym z najwybitniejszych polskich współczesnych kompozytorów, chociaż rok temu odszedłeś do wieczności. Urodziłeś się 17 lipca 1932 roku we Lwowie i ciągle wspominałeś to miejsce. Lwów. Przepiękne, cudowne polskie miasto. Nie są to bynajmniej moje czysto osobiste odczucia, tak wspominałeś, wynikające z tego, że jestem Lwowiakiem. Znam osoby, które bywały w świecie. Widziały Rzym, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Ateny i które odwiedzając po raz pierwszy Lwów, tak mówią. Mój Boże, nie wiedzieliśmy, że pochodzisz z tak cudownego miasta. To jest najpiękniejsze, najwspanialsze miasto polskie. Po przymusowym wysiedleniu mieszkałeś w Rzeszowie, gdzie jako 15-latek odniosłeś pierwszy sukces kompozytorski, otrzymując za własne wykonanie dwóch miniatur dziecięcych drugą nagrodę na konkursie młodych talentów. W Krakowie uczyłeś się grać na fortepianie u pani Marii Bilińskiej-Rygerowej oraz pobierałeś prywatne lekcje harmonii u Artura Malawskiego. W 1948 roku wyjechałeś do Katowic. Tam kończysz średnią szkołę muzyczną oraz Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W 1955 roku zostajesz laureatem drugiej nagrody za małą uwerturę na orkiestrę symfoniczną wydaną przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Podczas studiów w Katowicach poznajesz przyszłą swoją żonę, Barbarę Pomianowską. Jesteś stypendystą rządu francuskiego, kształcąc się w Paryżu. I za swój utwór Odabera Bartoka, In Memoriam, otrzymujesz nagrodę w Bostonie. Za kolejne kompozycje uznano Cię za czołowego przedstawiciela polskiej awangardy muzycznej. Wkrótce, inspirowany folklorem podhalańskim, tworzysz dzieła, które stały się przebojami sal koncertowych całego świata, zawsze wywołujących entuzjazm publiczności. Należą do nich Krzesany, Kościelec, Siwa Mgła oraz Orawa. Zwróciłeś się także w sposób szczególny ku twórczości sakralnej, której wyrazem stały się takie bogate dzieła jak Bogu Rodzica, Angelus czy Wiktoria. Jesteś jednym z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Napisałeś muzykę do ponad 160 filmów. Współpracowałeś z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kucem, Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Romanem Polańskim. Światową sławę przyniosła Ci napisana w 1992 roku muzyka do filmu Dracula w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Kolejne lata przyniosły takie dzieła jak Symfonia de Motu, dedykowana fizykom polskim, September Symfony, Symfonia Adwentowa, Veni Creator, Magnifikat, hymn paschalny i wiele innych. Zdradzasz w nich wyraźną dążność do uproszczenia języka muzycznego, stosując charakterystyczną dla siebie repetytywność motywów i fraz muzycznych oraz długie płaszczyzny harmoniczno-fakturalne.
najnowszym Twoim dziełem był drugi koncert fortepianowy, którego zakończyłeś wielkim sukcesem, prawykonaniem, a to miało miejsce 14 października 2011 roku w Katowicach. Nie przypuszczałeś, że przesłanie muzyczne do jednego z filmów, do Trendowatej, stanie się wspaniałą piosenką Violetty Villas, a przewodniczącym jej pogrzebowi ten utwór Melancholia wyśpiewał wybitny nasz piosenkarz, pan Wilk. Pozwól, kochany kompozytorze, że uczyniliśmy ów utwór modlitwą, jaką razem ze mną skieruj do Pana Boga, aby cieszył się Twoim przeogromnym muzycznym talentem. O Boże mój, Twym imieniem przyzywam Cię. O Boże mój, spraw, by ten świat pokochał Cię. Jak starca twarz otuliła świat melancholia i słyszę wciąż, jak romanse mi gra. O Jezu mój, świat się zmienił w dolinę łez. Miał domem być, rumowiskiem jest. Tak bolą Cię Twych biedaków łzy, co wierzą wciąż w niewyśnione sny naszych krótkich dni. Po drogach moich będę szukał wciąż Ciebie, by znaleźć miłość, którą chcesz mi dać. O Boże mój, wciąż bliżej do Ciebie jest. Przyniosę Ci dar mój ze szczęścia łez.